Nazywam się Szymon Zwańczyk, jestem koordynatorem zespołu i zajmuję się konstrukcją układu jezdnego. Nazywam się Max, zajmuję się modułem jezdnym, komunikacją oraz nawigacją. Jestem Karol, zajmuję się łącznością radiową oraz wizją. Nazywam się Kuba, zajmuję się penetratorem oraz wyciągarką do niego. Nazywam się Julia, zajmuję się identyfikacją wizualną i konstrukcją opon. Nazywam się Dorota i jestem konstruktorem manipulatora. Nazywam się Krzysztof Szybiński, zajmuję się łącznością radiową, częścią elektroniczną penetratora oraz laboratorium badawczym. Jestem Olek i zajmuję się mechaniczną częścią laboratorium do badania próbki gleby. Nazywam się Krzysiek i projektowałem rotor do antenie bazowej. Nazywam się Filip i zajmuję się częścią mechaniczną projektu. W zespole mamy około 12 osób i są to zarówno mechanicy, elektronicy, jak i osoby związane z PR-em. Wiąże się to właściwie z dosyć dużym nakładem pracy związanym z organizacją, skoordynowaniem całego zespołu tak, żeby każdy z tych podzespołów składał się w jedną konkretną całość. I tutaj jest moje zadanie. Zaczęliśmy właściwie już w tamtym roku działać jak taka mała firma. Zarządzamy własnym budżetem, organizujemy się sami, no i też musimy jakoś zadbać o to, żeby pokazać się w świecie, w Polsce. Na URC 2015 jedziemy z łazikiem, który jest już piątą konstrukcją naszego koła naukowego. I tak naprawdę my pracując tutaj jesteśmy już bogatsi o doświadczenia naszych poprzedników konstruktorów, których ja tak naprawdę nie znałam, ale odziedziczyliśmy po nich te wszystkie łaziki i te manipulatory. Ja mogłam je sobie pooglądać, mogłam ocenić, jakie były błędy konstrukcyjne, co nie wyszło. I dzięki temu byłam tak naprawdę od razu bogatsza w te ich doświadczenia, dlatego nasze konstrukcje są naprawdę coraz lepsze. Dwa lata temu byliśmy na URC 2013. I wtedy pierwszy raz miałam okazję zobaczyć z bliska, jak taki konkurs wygląda i co trzeba rzeczywiście przy tej konstrukcji robić. I stwierdziłam, że taką najbardziej interesującą dla mnie, jako dla robotyka, częścią projektu jest manipulator. Manipulator, który zaprojektowałam, ma 5 stopni swobody i przyda nam się w dwóch konkurencjach. Będzie to pomoc astronautom i obsługa panelu. W tym roku skonstruowałam już drugi manipulator do naszego łazika. I w porównaniu z poprzednim poprawiłam dużo rzeczy. Mieliśmy problem na przykład ze sztywnością skrętną całej konstrukcji i wcześniej mieliśmy tam przy pierwszym stopniu swobody po prostu dwie blachy. Teraz mamy fajną kwadratową rurę, która właśnie zapewnia nam większą sztywność. Mamy dużo mniejsze luzy, zrezygnowaliśmy z łożysk ślizgowych i postawiliśmy na kulkowe. To też nam trochę poprawiło sprawę. Enkodery są bardzo schowane, bo mieliśmy też problem z tym, że były na wierzchu, a to jest bardzo delikatne urządzenie, więc lepiej na nie uważać. Nasz poprzedni manipulator nie był tak do końca modułowy, jak chcieliśmy, więc nie można było go po prostu podpiąć do czegokolwiek i sterować, tylko on zawsze gdzieś był na łaziku. Ta jego elektronika była tak naprawdę zupełnie na wierzchu i nie była wodoszczelna. I teraz postanowiliśmy, że zamkniemy to sobie w pudełeczkach, które wydrukowało nam koło naukowe Rapid Troopers z naszej uczelni i zaprojektowaliśmy sobie po prostu pojemniczki na elektronikę, w których są takie gumowe czy kauczukowe przepusty. Przez to przechodzą kable, to powinno być rzeczywiście wodoszczelne. Pojemniki na elektronikę są na pewno ulepszeniem w porównaniu z zeszłym rokiem i chcieliśmy też, żeby było widać, jak wszystko działa, dlatego na płytkach są diody, a pojemniczki mają przezroczyste fragmenty, dzięki czemu widzimy, co się w środku dzieje i po kolorze, jaki nam się zapala na diodzie, jesteśmy w stanie określić, czy wszystko działa w porządku i czy nie ma jakiejś awarii. Konstrukcja manipulatora została policzona na 5 kg. To znaczy została policzona nawet na więcej, ale przyjęliśmy sobie pewien współczynnik bezpieczeństwa, czyli 5 jesteśmy w stanie spokojnie podnosić bez psucia manipulatora. Testujemy go teraz, cały czas go testujemy i przygotowaliśmy sobie też panel z takimi kurkami i zaworami, przełącznikami. Kolega Olek, który będzie operatorem na konkursie, cały czas ma testować i wprawiać się w tym, bo tak naprawdę z tym manipulatorem jest tak, że sama konstrukcja i elektronika to jest połowa sukcesu, ale jeszcze ważny jest doświadczony operator, który rzeczywiście ćwiczył i testował. Od poprzedniego roku zajmuję się zawieszeniem łazika także. I wtedy zacząłem się zastanawiać nad tym, czy rzeczywiście łazik musi mieć 6 kół. Tutaj tym się wyróżniamy właśnie. Uznałem, że nie ma sensu jakby brnąć w konstrukcję sześciokołową. Zwyczajnie z tego powodu,
że zainwestowaliśmy trochę więcej w wyciągnięcie dużej wydajności z czterech napędów i oszczędziliśmy przy tym, tak jak wyliczyłem, około 7 kg tak naprawdę. To w połączeniu z zawieszeniem typu rocker boogie, zmodyfikowanym też na potrzeby właśnie konstrukcji czterokołowej, pozwala nam na naprawdę dużą wydajność w konkurencji terenowej, też ogólnie w terenie. Więc konkurencja typu Terrain Traversing Task jest tym naszym konikiem, w którym mamy zamiar, przynajmniej ja mam zamiar się jakby pokazać, co mam tam zrobić. Mamy strome podjazdy, przy których 2 lata temu mieliśmy problem właśnie z mocą kół. Teraz moc praktycznie została podwojona, potrojona nawet, więc nie powinno być z tym problemu. Potem trakcja. Zastosowanie właśnie opon, które nie potrafią się zakopać. Opony nie mają żadnego bieżnika na sobie. Czyli w momencie, w którym zaczynamy boksować kołami, co też nie powinno się zdarzyć, ale w momencie, w którym zaczynamy boksować kołami, nie kopiemy się w ziemi. Tak naprawdę nowy pomysł na koła wziął się z tego, że mieliśmy sprecyzowane wymagania wagowe i poprzednie koła były po prostu za ciężkie. Wpadliśmy na całkiem sensowny pomysł i w tej chwili używamy kół, które są wypełnione granulatem styropianowym, dzięki czemu są super lekkie, a opony są uszyte z kordury. To jest materiał wojskowy, który używa się do robienia plecaków, do robienia kombinezonów dla motocyklistów. Nie są to już koła pneumatyczne, nie są to koła, które zmieniają objętość pod wpływem ciśnienia, więc mogłyby faktycznie zostać w przyszłości wysłane na Marsa. Silnikami służącymi do jazdy łazika są silniki trójfazowe. Ich sterownikami są mikontrole, które dają nam precyzję w sterowaniu prędkością i ich momentem. Także mamy naprawdę super możliwości jezdne. Następnym punktem regulaminu jest metrowy spadek, przez który ma przejechać łazik. Metr to jednak jest dosyć dużo dla tak małego pojazdu. Ja nie uważam, żebyśmy mieli z tym problem. Zwyczajnie z tego powodu, że nasz łazik działa jak taki mały czołg. Mamy obsługę enkoderów w kołach i spotkamy się z czymś takim jak zjeżdżanie łazika bezwładnie ze skarpy. Przy przejeździe przez bramki 2 lata temu mieliśmy dosyć duży problem z przejazdem przez kamienistą ścieżkę. Tam mieliśmy dosyć duże problemy z brakiem prześwitu, brakiem odpowiednio wydajnego zawieszenia, które tam było niezależne. W tym roku staraliśmy się też jakoś temu zapobiec, żeby nie stracić punktów właśnie w tym miejscu. Tutaj z pomocą przyszło właśnie zawieszenie rocker boogie, zmienione trochę na właśnie konstrukcję czterokołową. Z przedświtem równym 200 mm, a skokiem zawieszenia nawet od tego większym. Wszystko jest stabilne, nie buja się, nie lata na boki, ani się nie wygina. To było głównym obiektem naszych prac po ubiegłorocznej konstrukcji tej budowanej na European Rover Challenge. Chodziło o to, żeby zapewnić konstrukcję żywotną, żeby zmniejszyć ryzyko wygięcia, zużycia się niektórych części. Właśnie poprzez lepsze przemyślenie, czasem zmianę materiału. Udało się to uzyskać bez żadnego kosztu w zwiększeniu masy. Udało nam się też uzyskać dostęp do bardziej zaawansowanych sposobów wytwórczych, takich jak na przykład frezarki CNC czy elektrodrążarki na przykład. Dzięki temu mogliśmy sobie pozwolić na dużo większą wolność w projektowaniu kształtów. Jeżeli chodzi o elektronikę, naszym komputerem pokładowym jest Raspberry Pi, do którego sygnały z bazy dochodzą przez most sieciowy, który jest dla niego niewidoczny. Następnie Raspberry Pi rozdziela sygnały do poszczególnych modułów elektronicznych poprzez łącze RS485.
I tym sposobem możemy sobie sterować każdym modułem z osobna, dodawać, odejmować. I na tym miała polegać nasza elektronika i na tym polega. Druga sprawa to jest prostota tej elektroniki, czyli każda nasza płytka opiera się na tym samym procesorze. Nie są one skomplikowane, są to płytki jednostronne. Mamy ich narobionych trochę w zapasie i tym sposobem nie musimy się martwić o to, że jakiś procesor nam się spali i będziemy musieli go wymienić, tylko po prostu wymieniamy całą płytkę, ponieważ nie są one drogie, mamy je przetestowane, one działają. Aby zapewnić komunikację między łazikiem a bazą, użyliśmy częstotliwości nielegalnej u nas w kraju, na której działają telefony komórkowe, która jest legalna w Stanach, a żeby móc ją przetestować, dostaliśmy się do największej w Polsce komory bezodbiciowej u nas na Politechnice i tam przeprowadziliśmy testy. Łazik został wyposażony w odbiornik GPS, który pomoże nam przy konkurencjach terenowych, w tym pomoc astronauty oraz przy pomiarze próbki gleby, gdyż to musimy określić współrzędne, w których to badanie zostało dokonane. Penetrator będzie użyty w zadaniu do poboru próbki gleby. Jego zadaniem jest kopać się na głębokość 5 cm, pobrać próbkę, a następnie dostarczyć ją do laboratorium, w którym będzie ona zbadana. Próbka gleby zostaje pobrana za pomocą penetratora, następnie przekazana do oczujnikowanego pojemnika, w którym zostaje badana wilgotność. Następnie po uszczelnieniu danego pojemnika zostaje dolana woda w celu stworzenia zawiesiny do zbadania pH. Napęd pojemnika jest realizowany za pomocą paska zębatego. W kubku znajdują się dwie sondy. Jedna z nich służy do pomiaru pH, druga do wilgotności. Pobrana próbka najpierw zostaje zbadana pod kątem wilgotności, natomiast później zostaje do niej dolana woda w celu zbadania pH. Próbka niestety przez dolanie wody zostaje zniszczona, dlatego z jednego miejsca pobieramy dwie identyczne próbki. Po przeniesieniu pierwszej zniszczonej próbki kubek zostaje umyty za pomocą wody destylowanej w celu przygotowania go na drugą próbkę. Druga z nich w stanie niezmienionym jest dostarczona do bazy. Widać na niej dokładnie przekrój geologiczny oraz da się ją oddzielić na tą z powyżej 5 cm oraz z poniżej 5 cm. Co zmieniło się w projekcie od czasów Scorpio 3, kiedy ostatnio byliśmy na URC? Na pewno zmieniło się to, że wyszliśmy bardziej z projektem do ludzi. Chcemy współpracować z innymi kołami naukowymi, chcemy się pokazywać, zainteresowały się nami media. To jest bardzo miłe, ale myślę, że to jest też bardzo potrzebne do tego, żeby pozyskiwać sponsorów i żeby się rozwijać. Gdybyśmy tego nie robili, gdybyśmy nie próbowali się jakoś przebić, to stalibyśmy w miejscu tak naprawdę, a my ciągle próbujemy nowych rzeczy i naprawdę bardzo fajnie projekt się dzięki temu rozwija. Jeśli chodzi o promocję projektu Scorpio, to muszę wspomnieć przede wszystkim o Facebooku, który jest dość żywy. Jest tam bardzo dużo zdjęć, bardzo dużo filmów. Mamy ponad 1000 fanów. Ostatnio zrobiliśmy też konkurs, gdzie można było wygrać kubki z naszym logiem i z modelem łazika, w którym poprosiliśmy naszych facebookowych fanów o wymyślenie nazwy dla nowego modelu Scorpio. I nagrodziliśmy takie nazwy jak Scorpio Tars, Scorpio Infinity i Scorpio Phobos. Ta Infinity zainspirowała nas do wymyślenia nazwy Scorpio N. Od niedawna mamy też nową stronę internetową, której bardzo ważną częścią jest opis całej drużyny, całego naszego zespołu. Oprócz tego staramy się jeździć na konferencje, spotkania i wystawy, żeby pokazywać innym nasze pomysły i też po części motywować innych do działania. Bardzo lubimy spotkania z młodzieżą i z dziećmi, gdzie opowiadamy o tym, jak się u nas pracuje, bo te dzieci zupełnie nie mają o tym pojęcia, jak wygląda ogólnie studiowanie, jak wygląda działalność w kole naukowym i są tym bardzo zainteresowane. Mamy super drużynę i naprawdę bardzo dobrze nam się razem pracuje. Myślę, że widać tego rezultaty, bo 2 lata temu na URC 2013 zajęliśmy 2. miejsce, a w zeszłym roku na ERC zajęliśmy 1. miejsce, więc jest chyba coraz lepiej. A co będzie w tym roku? Zobaczymy.